Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Huawei P50 Pro kontra Motorola Moto G200. Motorola Moto G200 Snapdragon 888 z plusem 8 GB, w przypadku Huawei'a mam Snapdragona 888, też 8 GB, tylko w nim nie działa 5G. Dobra, oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, przy okazji jasność macie na maksa. Można zobaczyć, który ładniej świeci. Widać chyba raczej Huawei ma lepszy wyświetlacz, przynajmniej na pewno większą jasność. No i dobra, testujemy. Najpierw odpalamy aplikacje, sprawdzamy, jak one szybko się odpalają, jak zostają w ramie. To samo w przypadku gier. W Huawei nie kombinowałem tym razem. Jest wszystko, co można zainstalować, tak będąc przysłowiowym Kowalskim, więc nie ma wszystkich aplikacji. Wiadomo dlaczego. Dobra, lecimy. Allegro. Motorola. AliExpress. No, może minimalnie Huawei, chociaż mocy chyba szybciej też. Widzieliście zresztą. Nie ma to jak jakieś spamy od razu od AliExpress. Denerwuje mnie takie aplikacje, ale dobra, jeszcze raz. Ceneo teraz. No, prawie że remis, chociaż Huawei chyba minimalnie szybciej. Galerie też podobnie w miarę. Polsat Box Go. No, tutaj coś chciał powiadomienie, no ale chyba szybciej tutaj. Jak dojadę.pl? Dla Motorola. A ten coś myśli. No, dobra. A może dlatego. Trudno. Mapy kontra mapy Pental. No i szybsze są zwykłe, standardowe. To się nie da ukryć. Następnie z dostępnych player.pl. Tu Motorola szybsza. Pyszne.pl. Też Motorola. No, sklepy, czyli App Gallery kontra Google, no to Google szybszy, czyli sklep Play, Spotify, tu szybciej powiedziałbym Huawei, chociaż to coś powiadomienie było, więc widzicie, TapTalk, no tu motka szybsza, Twitter dla Huawei'a i Wykop z dostępnych rzeczy też dla Huawei'a. Praktycznie te same procesory, tylko ten bez 5G, porównywalna wydajność. Cóż, szkoda, że nie mogę sprawdzić wszystkich aplikacji, no ale nie da się ich zainstalować. Dobra, zobaczmy, co w przypadku RAM-u. W obu jest 8 giga, czy wszystko być powinno? No wydaje mi się, że raczej chyba tak. No Allegro jest, AliExpress jest, Ceneo tak samo, galerie są, Polsat Box Go są. No przy tak małej ilości otwartych aplikacji raczej chyba nie powinno być to problemu, ewentualnie się zdziwię. No ale na razie jest dobrze. Jest dobrze. Okej. Tu spoko. Jeszcze Twitter. Wykop. No, wszystko jest. Dobra, czyścimy pamięć i przejdźmy sobie do gier. No w przypadku gier w Huawei'u, no słabo. Nie da się pograć wszystko, bo nie da się tego zainstalować. Nie podziała, no więc sprawdzimy to, co jest. Asphalt 9. Który szybszy? Motorola. Huawei dopiero teraz zaskoczył. Dobra. Jedziemy z kolejnym tytułem. Następny dopiero dostępne Call of Duty. Aha, sorry. A, i tak nie pogracie. Sorry, da się zainstalować, ale nie da się grać. No to trudno. World of Tanks. Coś tutaj chciało od nas. No, ale... No, w innych momentach ta gra, ale no widać, że da się to odpalić. To czysto teoretycznie. Super Mario Run. No, speedtest będzie krótki. No, ale widzicie. Włączysz, ale też usługi Google też są potrzebne. I mamy Angry Birds 2, więc ten speedtest taki tylko... Proforma, żebyście mniej więcej widzieli, jak Huawei działa w porównaniu do innych, ale tak sprawdzić jeden do jednego, no trochę ciężko. No i tu Motorola szybsza. Już kilka lat ta sytuacja trwa. No, jestem ciekawy, jak sytuacja geopolityczna się zmieni. No gdyby Chiny ostro chyba pomogły na Ukrainie, a nie były za Rosją, sądzę, że może by te embargo na Huawei znieśli, ale... Tak się nie dzieje, chociaż to tylko moje takie gdybania. Dobra, lecimy z RAM-em w takim razie w grach. Asphalt 9 siedzi.
No tu w przypadku takiej małej ilości gier, no, no myślę, że powinno wszystko być w ramie. No tutaj, nie, tu się zrestartował Call of Duty na tym. Zresztą tutaj tak samo. World of Tanks siedzi w ramie, spoko. Następnie Marian. Marian siedzi, znaczy się jest w ramie. I ptaszki tak samo. No cóż, tak wygląda porównanie tych smartfonów. No niestety, ciężko zrobić tak, żeby było jeden do jednego. No wydaje się mniej więcej tak samo szybki jak większość smartfonów na 888 Snapdragonie. Huawei, no i tyle można powiedzieć, no już z takiego bardziej użytkowania samemu. Co bym wybrał? No ekran i działanie, no mi Huawei bardziej się podoba, jeśli chodzi o ekran. No ale wiadomo, z racji problemów, no to nie wybrałbym go, no po prostu. Raczej bym tutaj postawił na Motorola, która jest równie szybka. Może ma trochę ciemniejszy ekran, no ale na niej wszystko zadziała. Dobra, tyle odnośnie tego porównania. Odnośnie Huawei, Motorola, macie playlistę, możecie zobaczyć na porównanie z innymi smartfonami. Dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej.